VATSIM i stosowanie reguły top-down, czyli sposób ustalania, z którym kontrolerem powinniśmy rozmawiać w momencie, kiedy nie ma pełnej obsady kontrolerskiej, w momencie, kiedy nie wszystkie stanowiska, które w rzeczywistości byłyby zajęte, są zajęte, więc musimy kombinować, z kim się tu dogadać, żeby lot był poprawnie wykonany pod kontrolą. Zapraszam. Cześć, witam w kolejnym tygodniu. Mam nadzieję, że wasz weekend minął tak dobrze jak mój. Jeśli śledzicie Facebooka Calypta Aviation, to wiecie, że na moim Facebooku pojawiły się zdjęcia mojego nowego studia, mojego nowego biurka, z którego będę wykonywał live'y i przy którym nagrywam te wszystkie materiały. Mam nadzieję, że trochę lepsza organizacja pomoże mi usprawnić tworzenie tych materiałów. A teraz przechodzimy do tego, co jest dzisiejszym tematem. Kontrola top-down. Ten temat podzieliłem na trzy zasadnicze fragmenty. Po pierwsze, pozycje kontrolerów. Z kim na VATSIM i z kim piloci w rzeczywistości rozmawiają w momencie, kiedy znajdują się pod kontrolą. Po drugie, top-down. Jak działa ta zasada top-down, z czego to wynika i jakie ma znaczenie dla nas w praktyce na VATSIM. Trzeci, ostatni element, przypadki szczególne. Kiedy ta zasada nie działa, które sytuacje, które pozycje są spod niej wyłączone i jak możemy to rozpoznać. Zacznijmy może od pozycji kontrolerów. Najwyżej niejako w hierarchii i najwyżej w rzeczywistości, w rzeczywistej przestrzeni powietrznej znajduje się kontrola obszaru. Obszar kontrolowany to jest obszar przestrzeni powietrznej, w której zapewniona jest kontrola lotów, i jest to obszar powyżej określonej wysokości, który nie znajduje się w przestrzeni zdefiniowanej inaczej. Dla Polski obszarem kontrolowanym będzie obszar całej przestrzeni powietrznej. Powyżej poziomu lotu 95, z wyjątkiem fragmentów TMA, które się wcinają w ten obszar kontrolowany. Poniżej mamy kontrolę zbliżania, kontrolę odlotów, generalnie approach, czasami też nazwane arrival, departure i director. To są cztery pozycje, z którymi się spotkamy w zakresie odlotów i przylotów z lotnisk i to będą w większości pozycje wewnątrz TMA, czyli obszarów, czyli stref terminalnych lotnisk. Dalej mamy tower, czyli kontrolera, który zapewnia w zdecydowanej większości przypadków kontrolę w CTR-ze i na lotnisku. Na pasie startowym wydaje zezwolenia na start i kontroluje strefę kontrolowaną lotniska. Zdarza się, że kontroler tower ma większe uprawnienia, ale o tych wyjątkach dzisiaj nie będziemy mówili. Wreszcie mamy pozycję ground. Ground kontroluje ruchy naziemne na lotnisku, jednak nie kontroluje pasów startowych. W przypadku kontrolera ground będzie on kierował kołowaniem, ale już zajęcie pasa i zezwolenie na start to będzie tower. Ewentualnie takie zezwolenie zostanie przekazane przez ground, ale będzie to zezwolenie już wydane przez tower. Wreszcie delivery, dostarczanie zezwoleń. W zasadzie to nie jest, przynajmniej na ogół, nie jest pozycja kontrolerska, jest to pozycja, tak jak sama nazwa wskazuje, dostawcy. Pozycja pomocnicza wobec innych kontrolerów, która obsługuje wydawanie zezwoleń na start, czyli przekazywanie tych najdłuższych poleceń pilotom, którzy się przygotowują do startu. I teraz dobrze powiedzieć, że nie zawsze te wszystkie pozycje stanowiska występują. Będziemy mieli lotniska, na których nie ma delivery. Tych lotnisk jest całkiem dużo. Będziemy też mieli lotniska w rzeczywistości, na których to delivery nie jest w danym momencie aktywne. Mogą być godziny pracy od do,
w momencie, kiedy duży ruch na rzeczywistym lotnisku występuje, delivery jest aktywne, w momencie, kiedy tego dużego ruchu nie ma, delivery nie będzie aktywne. Tak samo ground. Wieża występuje w zasadzie na każdym lotnisku kontrolowanym, w przypadku Stanów Zjednoczonych na każdym tower airport. Dalej zbliżanie, znów może być, może nie być. Są lotniska, które zbliżania nie mają. No i kontrola obszaru występuje wszędzie tam, gdzie występuje obszar kontrolowany. Zwróćcie uwagę na to, że jeśli rozrysujemy sobie tę kontrolę w takim schemacie, pokazującym, jak to wygląda wizualnie w przestrzeni, to już nam się tworzy jakaś hierarchia. Już nam się tworzy struktura, o której możemy myśleć w kontekście hierarchii i w kontekście tej zasady top-down. Tutaj postarałem się dopasować tę strukturę jeszcze raz do całej tej rozpiski, więc mamy pod grubą kreską, czyli wyszło, że pod ziemią. Mamy ground i delivery. To są ci, którzy się zajmują oczywiście powierzchnią, ruchem, który jest na ziemi. Mamy tower na ziemi i w CTR-ze, approach w TMA i center, cały obszar. Kilka przykładów tego, z czym się możecie dokładnie spotkać. Jeśli mamy kontrolę obszaru, to będą takie pozycje jak Warsaw Radar, Bremen Radar, Sweden Control, Oslo Control, Bodo Control. Tutaj zwróćcie uwagę na to, że w niektórych krajach, na przykład w Norwegii czy w Niemczech, mamy lokalne obszary. Będzie Bremen Radar, to nie są całe Niemcy, to są północne Niemcy. Mamy Oslo Control i Bodo Control. Dwa obszary norweskie. Norwegia jest podzielona na kilka obszarów. Tallinn Center, znów obszar dla całego kraju. Shanwick Oceanic i Gander Oceanic to będą obszary nad Atlantykiem. To będzie specyficzna kontrola atlantycka wykonywana w specyficzny sposób. Wreszcie Boston Center i Los Angeles Center, amerykańskie centra kontroli. Nie ma właściwie w tej chwili w praktyce rozróżnienia na radar, control i center. To są albo nazwy niejako historyczne, albo nazwy wynikające z przepisów. Wszystkie amerykańskie obszary to będą kontrolowane przez kontrolerów center. W przypadku Europy jest różnie. Kiedyś radar to było określenie kontrolera radarowego. Ten kontroler dysponował radarem. Kontroler, który nie był określany jako radar, nie dysponował radarem. To rozróżnienie w tej chwili już jest mocno nieaktualne. Kontrola zbliżania. Mamy znów przykłady. Warszawa, Kraków, Sokal, Bodo. Tutaj tego nie widać, ale takie zbliżanie może obejmować kilka lotnisk. Jeśli mamy Warszawa Approach, to pod tym zbliżaniem mamy Warszawę i Modlin. Kraków Approach, mamy Kraków, mamy Katowice. Sokal Approach, kilka lotnisk w Kalifornii. Te obszary Approach w Stanach będą bardzo licznie obłożone lotniskami, także zwracajcie na to uwagę, jeśli będziecie szukali odpowiedniego lotniska w ramach tej struktury. Bodo Approach, przypadek norweski. I tutaj chciałem wam jeszcze raz nawiązać do tego radaru. Zwróćcie uwagę, że Bodo Approach posługuje się również nazwą Bodo Radar. I to nie jest obszar, to jest tylko approach. Więc radar stosowany w tym historycznym znaczeniu to może być też kontrola zbliżania radarowego. W tej chwili większość kontrolerów zbliżania dysponuje radarem, także ta zaszłość historyczna jest już nieaktualna, ale podkreślam ten radar gwiazdką ze względu na możliwość pomyłki. Jeśli zobaczycie kontrolera w Bodo, który będzie opisany jako Bodo Radar, to upewnijcie się, czy to jest Bodo Approach, czy to jest Bodo Control. No i wreszcie pozycje te najniżej w hierarchii. Okęcie Tower, okęcie Wieża. Tutaj też zwróćcie uwagę na rozróżnienie. Mamy Warszawę Approach, ale okęcie Tower.
Okęcie Ground, Okęcie Delivery, tak samo w Krakowie, tak samo na przykład na Gardermoen w Oslo. Zwróćcie też uwagę, to jest coś, na co niektórzy nie zwracają uwagi na Wacim, ale warto na to zwrócić uwagę. Zwróćcie uwagę na to, że tower tłumaczy się na wieża. Jeśli posługujemy się językiem polskim, możemy się zgłaszać do kontrolera na Wacim okęcie wieża, ale nie mówimy okęcie ziemia. Ground się nie tłumaczy, pozycja ground po polsku to jest okęcie ground. Podobnie delivery się nie tłumaczy, mamy pozycję delivery. W przypadku amerykańskich pozycji bardzo często spotkacie się z nazwą clearance delivery. Ta dwuczłonowa, niejako pełna nazwa oddająca dokładnie to, co ten człowiek, z którym się będziemy kontaktować, robi, czyli dostarcza nam zezwolenie. Wreszcie inne pozycje, które istnieją w rzeczywistości i które znajdziecie na częstotliwości na VATSIM. Mamy po pierwsze częstotliwości ATIS, AWOS, ASOS. Na VATSIM przede wszystkim ATIS, czyli przepraszam, akurat mi telefon zaczął dzwonić, czyli ta automatyczna informacja w zbliżaniu wewnątrz TMA. W ATIS-ie na VATSIM będą bardzo często istotne informacje na temat procedur, które akurat obowiązują aktywnych pasów, wiatru, podejść. AWOS i ASOS to są informacje pogodowe. Te będziemy raczej wyciągać bezpośrednio z symulatora albo z programu pogodowego, jeśli z jakichś korzystamy. Information albo informacja, czyli służba informacji powietrznej. Jeśli mamy w rzeczywistości kontrolera, który zapewnia służbę informacji powietrznej, to może być służba FIS nad kawałkiem Polski. To może być też służba informacyjna na lotnisku. I jeśli ta osoba ma uprawnienia informatora, to wtedy to będzie stanowisko nazwane Information, Babice Information albo kilka pozycji właśnie dla różnych regionów w Polsce nazwanych Informacja albo Information. Bardzo rzadko obsadzana pozycja na VATSIM i w Polsce i za granicą, tam gdzie te pozycje informacyjne są faktycznie w rzeczywistości obsadzane. Na VATSIM najczęściej z informacją się spotkałem w Norwegii. Kilku norweskich wirtualnych kontrolerów czasami zajmuje jakieś nieduże lotniska, które mają służbę informacji powietrznej i wtedy ona tam jest zapewniona. Wreszcie mamy radio albo radio. Stacja bez uprawnień lotniskowej informacji powietrznej, bez uprawnień AFIS. Na VATSIM z radiem spotkałem się chyba raz w życiu. To będzie informacja o tym, że osoba, która obsługuje radio na lotnisku, nie ma uprawnień lub nie ma po prostu pozycji AFIS wyznaczonej na tym lotnisku. W przypadku VATSIM rozróżnienie tego, czy ktoś ma uprawnienia, czy nie ma uprawnienia do służby informacyjnej, jest, myślę, zupełnie pomijalne. Także raczej się spotkamy z radiem wtedy, kiedy na lotnisku w rzeczywistości tego AFIS-u nie ma. No i mamy też taką pozycję jak precision albo precyzyjny. W przypadku polskiego VATSIM odbywały się eventy, w których była zapewniana służba radaru podejścia precyzyjnego PAR w Krzesinach. Chyba zawsze to było w Krzesinach. W każdym razie taki radar precyzyjny był ustawiany, był kontroler, który wiedział, jak wygląda procedura podejścia według radaru podejścia precyzyjnego i faktycznie naprowadzał te samoloty tak jak w tych na ogół wojskowych w tej chwili już procedurach się to robiło. Podejścia precyzyjne według radaru były stosowane w lotnictwie cywilnym dawno temu. Ja sobie nie przypominam już żadnego lotniska cywilnego, na którym takie podejścia byłyby realizowane. No i przejdźmy teraz do tej drugiej części. Top down. Czyli jak to działa na VATSIM? Z kim się kontaktować? Ja wam tutaj narysowałem taki schemat, który obrazuje jakiś obszar. To może być na przykład fragment Polski, w którym mamy kontrolę obszaru, dwa TMA, czyli w których będą dwa różne zbliżania
i dwa lotniska w każdym z tych TMA, w których będą wieże, ground i delivery. I tak jak mamy tę strukturę, tak przejmowane są uprawnienia na VATSIM. Będziemy mieli radar zalogowany i nikogo więcej. Jeśli zalogowany będzie radar, jeśli to będzie Warszawa Radar, Warsaw Radar, to kontroler zapewniający służbę Warsaw Radar przejmie wszystkie pozycje pod sobą, wszystkie pozycje na obszarze Polski. Może być zalogowany Warsaw Radar z jakimś wykluczeniem, chociaż nie przypominam sobie, żeby w Polsce to było często stosowane, gdzie obejmie tylko niektóre lotniska. Z tym się spotkacie nagminnie w Niemczech. Jeśli będzie zalogowany kontroler w Bremie, to tam będzie określone, która część obszaru jest kontrolowana, a która nie. Ale generalnie według zasady top-down dany kontroler obejmuje wszystko, wszystko w dół. No a co jeśli mamy kontrolera gdzieś niżej w tej hierarchii i on jest zalogowany, a wszyscy pozostali nie? No to ten kontroler obejmuje swoją część i wszystko w dół. W tym przypadku mamy approach, zbliżanie i on obejmie kontrolę zbliżania, ale zapewni też ten sam serwis, tą samą służbę, którą zapewniałaby wieża, ground i delivery, o ile oczywiście występowałyby w rzeczywistości. Analogicznie, jeśli zalogowana jest wieża, jeśli zalogowany jest tower, to od tego kontrolera dostaniemy też zezwolenie na lot i od tego kontrolera dostaniemy też zezwolenie na kołowanie czy drogę kołowania. I tutaj warto myśleć o tym jako rzeczywistości. Tak się zasadniczo dzieje w rzeczywistości, przynajmniej na tym poziomie. Jeśli mamy lotnisko kontrolowane, to na nim zawsze jest wieża. Czasami jest też ta służba ground i czasami, najrzadziej, jest ta służba delivery. Ale jeśli delivery pracuje tylko w godzinach szczytu, no to oczywiście ground będzie wydawało zezwolenia na loty w pozostałych godzinach. Jeśli ground pracuje w określonych godzinach, trochę szerszych niż delivery, ale nie przez całą dobę, to gdzieś tam w nocy piloci będą się kontaktowali z wieżą, prosząc o zezwolenia na lot. W rzeczywistości nie jest to ciągnięte dalej. Jeśli wieża nie działa na lotnisku, to lotnisko jest niekontrolowane i nikt z kontroli zbliżania ani z kontroli obszaru nie będzie oczywiście wydawał zezwoleń na loty na tym lotnisku, ale w rzeczywistości do tego poziomu wieży to jak najbardziej działa, więc o tym możecie myśleć. Kolejny schemat to dwie pozycje, które są online. Na jednym lotnisku po lewej stronie mamy online tower, na drugim lotnisku mamy online zbliżanie i każdy z tych kontrolerów kontroluje pod sobą odpowiednie pozycje i zapewnia odpowiednie usługi. Pamiętajcie jednak, że to, że kontroluje wszystko pod sobą, nie oznacza, że realnie zajmuje ich pozycję. Jeśli na lotnisku po prawej będziemy chcieli rozpocząć lot, kołować, wystartować i tak dalej i będziemy się zgłaszali do zbliżania, to powiemy Kraków zbliżanie. Nie będziemy próbowali nazywać tego kontrolera jakąś inną pozycją. Kolejny przykład to duża obsada. Tak będzie, dajmy na to, w czasie jakiegoś zlotu, czy po prostu jeśli mamy szczęście i wielu kontrolerów się danego dnia zalogowało. W tym wypadku zalogowany jest radar, na przykład Warsaw Radar, zalogowana jest wieża na lotnisku po lewej, zalogowany jest kontroler zbliżania na lotnisku po prawej. I w tym wypadku radar będzie obsługiwał cały obszar i będzie też obsługiwał zbliżanie na lotnisku po lewej, to co zaznaczyłem na niebiesko. Tower po lewej będzie obsługiwało wszystko pod sobą, approach po prawej będzie obsługiwało wszystko pod sobą. No i na koniec taka wizualizacja już z nazwanymi pozycjami. Teraz się zastanawiam,
chyba powinno być Warsaw Radar, a nie Warszawa Radar. Więc mamy tą pozycję radaru, mamy pozycję approach i mamy lotnisko w Krakowie. Jeśli pamiętajcie, żeby nie łączyć sobie w głowie tych pozycji, że tak powiem, na krzyż. Jeśli logujemy się na lotnisku w Krakowie, a zalogowany jest kontroler w Gdańsku na zbliżaniu, to nie, to on nie będzie zapewniał nam kontroli delivery, ground i tower w Krakowie. To są zupełnie różne byty. I chcąc latać na Wacji, musicie wiedzieć, w którym miejscu tej struktury jesteście, w której części przestrzeni powietrznej i którzy kontrolerzy to są ci, do których wy się powinniście zgłaszać, a którzy obsługują inne lotniska. I muszę powiedzieć, że tutaj w Polsce jesteśmy w dobrej sytuacji. W Polsce ten układ hierarchiczny moim zdaniem jest bardzo czytelny. Przede wszystkim mamy duże TMA, które obejmują jednak nie za dużo lotnisk kontrolowanych. Właśnie mamy ten Kraków Approach, który obsługuje Katowice i Kraków. Mamy Poznań, który obsługuje Poznań i Wrocław. Gorzej jest w Stanach. Ja w Stanach muszę przyznać, że troszeczkę zawsze szukam, szczególnie jeśli obsadzonych jest więcej pozycji kontrolerskich, to dokładnie obsługuje to lotnisko, na którym ja jestem. No ale to jest kwestia odpowiedniego zapoznania się z opisami kontrolerów i z samą strukturą przestrzeni powietrznej, tak żeby wiedzieć, w którym miejscu powinniście być i w którym miejscu jesteśmy. Zacząłem już o tym mówić wcześniej na przykładzie bramy. Sprawdzajcie opisy kontrolerów, sprawdzajcie, czy nie ma jakichś wykluczeń. Zdarza się, szczególnie w tych obszarach, gdzie poniżej obszaru mamy mnóstwo lotnisk kontrolowanych, zdarza się, że kontrolerzy nie zapewniają obsługi na niektórych lotniskach. Może się na przykład okazać, że kontroler ma 30 albo 40 lotnisk kontrolowanych pod sobą. Gdyby miał, i jeśli ma duży ruch, to gdyby miał kontrolować wszystkie 40 lotnisk i jakieś tam ruchy naziemne na tych lotniskach, to by nigdy nie znalazł czasu na to wszystko. Więc zdarzy się, że kontrolerzy obszaru będą mieli adnotację, że obsługują na przykład tylko połowę obszaru do jakiegoś lotniska i na zachód albo od jakiegoś lotniska na wschód i tak się będą dzielili. Zdarza się też bardzo często, że kontrolerzy piszą, że obsługują obszar i wymieniają kilka lotnisk, dla których zapewniają obsługę naziemną, a dla innych ta obsługa nie jest zapewniona, wtedy działamy na tych lotniskach tak, jakbyśmy byli na obszarze niekontrolowanym i na Unicom, który omówimy za tydzień, staramy się dojść do porozumienia z innymi uczestnikami tego lotu w sieci i jakoś zdekonfliktować sytuację. To będziecie sprawdzali w opisie kontrolera. Opis kontrolera jest dostępny przez VPilota, jest też na ogół w jakimś ATS-ie kontrolera, o ile kontroler ma ATS. I naprawdę gorąco zachęcam, żeby całe te opisy uważnie czytać. Po pierwsze dlatego, żeby zapoznać się z obowiązującymi akurat procedurami. Po drugie, żeby przeczytać, czy tych wykluczeń, wyłączeń nie ma. Drugim szczególnym przypadkiem są FSS-y, czyli Flight Service Station i Eurocontrola. Na VATSIM to będą szczególne obszary kontrolowane, które zwykle obejmują kilka różnych obszarów kontroli. Więc te eurokontrolowe właśnie ECO, Uniform, Romeo, India, EURW, EURN, to są symbole, którymi ci kontrolerzy będą oznaczeni, obejmują po kilka krajów. Ci kontrolerzy zapewniają obsługę samolotom, które są w drodze, które są na trasie. Zapewniają kontrolę obszarów, które się znajdują w ich zasięgu, ale nie zapewniają tej kontroli top-down. Nie interesuje ich to, co się dzieje w TMA, nie interesuje ich to, co się dzieje na lotniskach. Do tych kontrolerów o żadne zgody na lot, na start czy na kołowanie nie będziemy się zwracać. Innym takim szczególnym przypadkiem będzie służba informacji powietrznej. FIS to nie jest kontrola, to jest służba informacyjna. W
warto pamiętać o tym rozróżnieniu, bo nie będziemy na przykład do informatora zgłaszali się po jakiejś zgody. I co trzeba wiedzieć o FIS na VAT? Po pierwsze, nie za często jest. Po prostu zapewnianie informacji powietrznej przy skali ruchu, którą mamy na VAT-SIM, na ogół nie jest potrzebne. Nie jest też, wydaje mi się, tak atrakcyjne dla kontrolerów jak kontrola lotnicza, więc kontroler po prostu dużo więcej zrobi w tym swoim czasie, którym spędzi na VAT-SIM, jeśli będzie kontrolował jakiś obszar czy jakieś TMA, a nie tylko zapewniał informację powietrzną. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy mamy jakiś lot, szczególnie zloty VFR-owe na lotniskach aeroklubowych, albo mamy kontrolera, który po prostu to lubi. Tak jak mówiłem wcześniej, w Norwegii zdarza mi się spotkać kontrolera FIS. Są jakieś lotniska, na których ten AFIS się pojawia. Po pierwsze, widząc informacje, sprawdźcie w opisie, co dokładnie jest objęte tą pozycją, ponieważ to są często pozycje, które ze względu na mały ruch mogą obejmować duży obszar, niekoniecznie taki jak w rzeczywistości. Po drugie, pamiętajcie, że służba informacji powietrznej jest często zapewniana na VAT-SIM przez kontrolerów, którzy obsługują również obszary czy przestrzenie kontrolowane. I tutaj sytuacja jest co najmniej różna. Są kontrolerzy, szczególnie w sytuacjach, kiedy mamy mały ruch, którzy zapewniają tą służbę informacji powietrznej i w swojej przestrzeni kontrolowanej, i poza nią poniżej. Są tacy, którzy, to też zależy od kraju, którzy nie zapewniają tej służby praktycznie nigdy. Wreszcie są tacy, i to jest najczęstszy przypadek, którzy zapewniają, jeśli mają czas, jeśli akurat jest mały ruch, to tak, wtedy możemy pytać, czy nie ma jakiegoś ruchu, i oni nas też będą informowali o ruchu. W momencie, kiedy ten ruch wzrośnie, to priorytet będą mieli ci, którzy są pod kontrolą i mają być kontrolowani. I w zasadzie tyle. Z tego odcinka przede wszystkim powinniście wynieść wiedzę o tym, jak działa zasada top-down. O pozycjach kontrolerskich, o strukturze przestrzeni powietrznej będą kolejne poradniki i z serii VAT-SIM, i z serii z przepisami, która się jeszcze nie rozpoczęła. O tym, jakie są pozycje naziemne, będziemy też mówili w poradnikach komunikacyjnych. W najbliższym albo w kolejnym odcinku będzie ten wątek pozycji kontrolerskich. Także to, co musicie dzisiaj wynieść z tego odcinka, to jak te kolejne pozycje w hierarchii wyglądają, jak działają i z kim macie się komunikować w danym momencie. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, kto jest w tej hierarchii nad wami, a kto znajduje się w jakimś zupełnie innym miejscu i nie powinniście mu zawracać głowy. Tyle na dziś. W następnym odcinku Unicom. Co to jest? Jakie są obowiązki i wymagania i jakie są dobre praktyki, bo o ile tych obowiązków i wymagań za dużo nie ma, to dobrych praktyk jest bardzo dużo. Ja na razie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.